Witam serdecznie. Wysyłam im buźkę. Oczywiście, jak za pierwszym razem karty nie mam. Tao Tao. Zobaczmy, co to jest. Tao Tao. Tao Tao pasuje. Privates China. Grek, Germany. A, to Gega. To może być pani. I Myrfa z prawej. Myrto Anastasatou. Grecja. No to powinienem spasować z tą ręką i pasuje. Nie mam nic w karcie, to pasuje. Nawet nie mam jak zablefować na dobry dzień, bo mi przeciwnicy uciekną. Nikt się ze mną nie przywitał oczywiście. Kier. No mam niecałe dwie lewy. Ale ten sekwens pikowy. O, dwa trefle. I to jest powód, żeby powiedzieć trzy trefle. To jest powód, żeby powiedzieć trzy trefle. Trzy trefle, takie przeciągnięcie. Co prawda lepiej było spasować, poczekać na te piki, ale co mi tam, zobaczymy, jak Tao Tao kombinuje. Mamy dziewięć. Oj, 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 mamy dziewięć trefli. Jakby powiedział cztery piki, bym spasował. Oj, oj, oj. To co mój ten Tao Tao w trefle? Treflowej nie oddawali. Kierowe biorą wszystkie. Ten pewnie musi mieć 6 kierów na tę licytację. Albo 7. Musi mieć 7 kierów. Nie boi się oddawać lew treflowych, czyli wszystko odsyma. No i bierz trefle. No gdzie ta dziesiątka? A kto ma króla? No nie, no to Szymon te trefle. To musi mieć króla kara. Musi mieć króla kara. Nie ma króla kara, no to... Aha. No to w trefla, dawaj w trefla. Już więcej nie bierzemy. No mój się domyślił, że mam dziewiątkę, ale tej nie bierzemy. Ugrali resztę ich. No i ma karowe i kiery, i kierem przebije pika. Pikowy i lewy nie skubnęliśmy. Skąd mogłem się domyślić, że mój ma figury pikowe? Powinien zawistować w króla pik. Wist w króla pik byłby czytelny. Przegraliśmy 9 i 3. O, 4 kiery przegrywali. Dlaczego przegrywali 4 kiery? Albo ja mu nie dałem przebitki karo. No trzeba. Opowiem jedno pik i poczekam. Dura przyszła. O, i tu uciekli, zmienili się. Jeszcze raz zobaczmy. Oddawali kiera, oddawali karo. Nie wiem, jak można przegrać 4 kiery. No można. Można wziąć karo, przebitkę kier. Kto to przyszedł? Dura. Hasan ZG, a tu Bertus, Południowa Afryka. No zobaczymy. Trefl. Co ja powiedziałem? Dwa piki? Tref powiedziałem. Oj, oj, oj. Trzy piki. Co ja? Pomyliłem się. Dlaczego ja mi się zapala?
Dlaczego zalicytowałem trefla, a nie pika? Ślepy jestem. Inaczej się tego nie wytłumaczy. Stary i ślepy, może łyk yerby mnie pop... I nie, nie będzie rozgrywał. Nie będziesz rozgrywał, nie mam zaufania do rozgrywek. Proszę, wyimpasował damę pik. Co za szachraj? Co za szachraj? Może ta ucieknie. Ten ma drań jeszcze jednego, o. Mało wziąłem, 8 lew tylko. Wszystko źle leżało. Może ta ucieknie. Nie będę przepraszał kogoś, kto się ze mną nie przywitał. 5 i 6, a co wygrywaliśmy? 3 bez atu. 3 bez atu też nie wygrywaliśmy. No! Trzy piki, od razu. Ebar. Eb. Z Białorusi jakiś śliczny kotuś. Ja nie mam na 4 piki. O! Miał asa. Chyba nie będę. Jeszcze ma jednego pika, to z nim nie gram. Trzy piki miał. Nie przedłużył do 4 pików. Nie zna prawa lew łącznych. Oddawaliśmy 2 kiery. Powinien mieć damokara na takie cuda. O! Dobrze położył. Zasugerowałem, że nie mam 9. Znowu przegraliśmy, bo byśmy oddali 2 kiery. 2 trefle. On miał singla króla karo. Ojej. Czego myśmy to przegrali? Spasował. Ja dam kuntrę. Wywoławczą. Mam do tego prawo. Mam czystą kuntrę wywoławczą. Mam raz, dwa, trzy, cztery i pół lewy.
No zobaczmy, co on zalicytował. A miałem go wyrzucić ze stołu. Ajajajajajaj. Na swobodnej zalicytował. Mógł spasować po tych trzech karo. Po dwóch pikach. Gramy. No dobrze, tym razem dobrze zalicytował. Odda kiera i może kara, może nie. Cztery karo wychodzi. Ale to w piki by nie było. Tu trzeba zagrać karo do asa, nie impasować tego. Co on gra? Po co on te kiery gra? Chce wyrzucić na te kiery piki? No przecież... No zaraz mu przebije karo. Znaczy trefla mu przebije zaraz, ta. No. I teraz trzeba zagrać as, karo i karo. Co to jest? Zagrać asa karo, na kiera wyrzucić piki, nie przebijać. I zagranie asa karo i damy karo gwarantuje mu 10 lew. Może on deklaruje. Nie dam po prostu rozgrywać. Pik. No i ma więcej lew niż kart. As, karo, dama, karo. No wreszcie go ruszyło. O! I w nagrodę bierze wszystkie lewy. Dama, karo, 11 bierze. I walet, karo. I dziesiątka wypadła. No i dobrze. Ale grał tak, że mu te trefle przebili. Ma trzy ręce na stole i trzy ręce w ręku. Wreszcie może coś wygraliśmy. 0-2 przegraliśmy. Co mogliśmy 3 bez atu wygrać? 4 piki przegrywali. No to ja bardzo przepraszam. Jak można grać 4 piki tu? Oddawali. No, oddawali. Dwie kierowe. Karową i dwie treflowe. No cztery piki bez dwóch. Spasował. Po prostu zabrałem mu odzywkę dwa trefle zwaną stejmenem. W Polsce 99,99 ludzi, którzy się przysiadają do stołu i myślą, że grają w brydża, mówi Steinman. Nazwisko amerykańskie, nie wiadomo co znaczy kontra. Kontra może znaczyć, o, pytanie o starsze czwórki może znaczyć. Massimo. No i widz waleta tref powinien wyłożyć ko... Nawet jeżeli ma mariasza trefl, czyli króla z damą, widz waleta tref powinien być kończony. A nie, chce grać w piki. Nie rozumiem tej gry. Spasuje. Partner nie gwizduje w trefla. Może dostanie przebitkę. I
I uwaga, pokazuje mu wartości w karach. Nie wiem, czy on dostrzeże, że waleta schowałem. Siedem. No bij i graj w... Nie bije. Ten mu ładną kartę dołożył, a ten otwieram. Wszystkie piki zeszły. Zostały dwa. Spirytela. No i trafi damy. Puść. No pokazałem, żeby w karo zagrał. Zagrał. I wpycham go w stół, żeby grał kiery ze stołu. Nic to nie pomaga. Wygraliśmy 0-8, bo zabraliśmy wszystkie swoje lewy. A której mogliśmy nie zabrać? Pik. No to ja mam tylko powiedzieć bez atu. Nie mogę powiedzieć z dublem 2 pik. Bez atu mogę spokojnie powiedzieć 6-9 oczek według ich systemu licytacji. Ja mam 7 według ich systemu licytacji. Trzy bez atu. Docenia moje umiejętności rozrywkowe. Powinien mieć 16-17 oczek na taką licytację. I ma. Jeżeli weźmę pikowych trochę, treflowe 3, kierowa 4, 5, 6. Mało tych lew wezmę. Gram na drugiego asa. Gram na drugiego asa po tej stronie. O, i nie ma kar. No skąd mają karo? Ale zostało im tylko jedno karo. Więc mam jedną. Jeżeli jakimś cudem wezmę piki, im się podzielą 3-3. To nie mogę tak grać. Muszę zagrać pika do siódemki. Tylko podział pików 3-3 mi ratuje. A, czyli ten po prawej ma karo. Jedno lewej wziąłem, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Mało. Ratuje mi jeszcze król kier po lewej. Cztery, pięć. Na króla kier po lewej jest więcej niż na podział. O, wygrałem.
Nie, wygrałem, bo nie mam powrotu do ręki. Aj, 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 aj. Kiera wyrzucił. Krótką modlitwę zmawiamy. I dokładajcie, chłopaki, po figurze. Aj, 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 aj. Cztery, osiem. Miałem mało przejść do ręki. No jedno pik. Miałem mało przejść do ręki. Oddanie pika było kluczowe. Podział trefli. Podział pików. Jak w ruskim cyrku. Jeżeli on miał na 3 kiery, to ja mam na 6 kierów. Co z moimi pikami? No wygrana. Wygrałem licytację. Reszta nasza. I proszę, król kier. A dwójka do króla, dobrze. Dama kier. No i znowu jest 16 lew. Co, został mu jeden kier? Stół dobry, ręka dobra, no co się wygłupiasz? Ciekawe, ile zyskamy. 12. Nikt nie grał szlemika, a szlemik z licytacji wychodzi jak w maso. Przecież miałem 2,5 nadwyżki poza dół otwarcia, no. Teraz licytuję kara. A co sobie dożał? Ostatnie rozdanie gram by się zmęczyło. Nie daje rekontry.
A w trefla już nie może. W pika spróbuję. I teraz w nim pasuje mi waleta pik, proszę bardzo. Ten ma po lewej niestety dran jeszcze dwa kiery. Mam powrót damą pik do ręki. O, jak zagrał skandalicznie. Tylko mówiąc, skiepścił się. Krótko mówiąc, bez jednej. Ciekawe, kto miał waleta pik. Pod nim pasem był. Wygraliśmy półtora oczka, bo im szło dużo. Dziękuję wszystkim za uwagę.